Cześć, witam w 26 dniu projektu Halloween. A. Zęby zdejmuję. Zęby zdjęłam, bo niewygodnie się mówi z nimi, a poza tym spadają. Zrobiłam je z plastiku polimorficznego i dopasowałam do moich zębów i dziąseł, ale niestety i tak trochę się zsuwają. Nie zaszkodziłby krem do protez, którego akurat nie posiadam. A projekt Halloween to 31 dni października, przez które codziennie częstuję Was jedną charakteryzacją stworzoną specjalnie na tę okazję. Wczoraj rozpoczęliśmy nowy i ostatni już temat przewodni, czyli po śmierci. Po śmierci mogą nas spotkać różne rzeczy. Możemy na przykład zostać zamienieni w wampira. Mój typ wampira to taki dziki wampir, trochę inspirowany wampirami z serialu Buffy po strach wampirów, który oglądałam, jak byłam nastolatką. Jeśli podoba Ci się to, co robię, to może chcesz zostać na dłużej, więc subskrybuj mój kanał, wtedy nic Cię nie ominie. Jeśli chcecie zobaczyć, jak zamieniłam się w tę wampirzycę, zostańcie ze mną i malujemy! Zaczniemy dzisiaj od zbudowania brwi i czoła właściwie trochę też. Zacznę od zakrycia brwi mastiksem. Najpierw wcieram go pod włos, a następnie zaczesuję z włosem i tak nakładam jeszcze dwie warstwy. Nie używam tutaj gotowego odlewu, ale wosku charakteryzatorskiego. Wosk nie jest może tak trwałym materiałem jak na przykład odlew lateksowy, ale jeśli nie macie czasu na wcześniejsze przygotowania i musicie działać tu i teraz, wosk jest bardzo dobrym wyjściem. Przyklejam ten rulonik na wcześniej posmarowaną lateksem skórę. Oczywiście wszystko dobrze blenduje ze skórą, jednocześnie formując już wstępnie kształt takich obniżonych, wściekłych, zwierzęcych brwi. Nałożę teraz kolejną porcję wosku. Nie chciałam robić tego naraz, nakładać takiej dużej warstwy, żeby mieć pewność, że wszystko dobrze się przyklei i mieć kontrolę nad ilością chociażby tego przyklejanego wosku. Jest to wosk Soft Putty z Kriolana. Jest on jakby napowietrzony, przez co jest bardzo lekki i doskonale nadaje się do właśnie takich dużych elementów. Szpatułką wykonuję teraz wszystkie te drobniejsze elementy. Zarysowuję zmarszczki przede wszystkim, których tego typu wampir przy jego grymasie ma dosyć sporo. Oczywiście cały czas zerkam na zdjęcie. Ja akurat wzięłam sobie za wzór męskiego wampira, właśnie z Buffy po strachu wampirów, ponieważ jego wyraz twarzy był wyraźniejszy i taki troszeczkę jakby przerysowany, ale to mi zdecydowanie bardziej odpowiadało niż te subtelne kobiece wampiry. Gąbeczką nadaję woskowi wyraźniejszą strukturę skóry. Całość pokrywam sealerem, czyli takim utrwalaczem do wosku. W przypadku tego miękkiego wosku zdecydowanie wolę to zrobić i widzę różnicę. Wszystko pudruję i przechodzę do pokrycia skóry jednolitym kolorem. Używam podkładu zbliżonego do mojego koloru skóry, tylko troszkę jaśniejszego. Będę go jeszcze rozjaśniać w odpowiednich miejscach białą farbą kremową. A póki co konturuję. Podkreślam nie tylko wyraźnie kości policzkowe, ale też wszystkie zmarszczki mojego wampira. A także łuki brwiowe i na przykład nozdrza. Jak wspomniałam wcześniej, najbardziej wystające elementy rozjaśniam białą tłustą farbą. Oczy przyciemniam ciemnowiśniowym cieniem. Nie cackam się z tym, cień ma być mocny i wyraźny, to nie ma być subtelny makijaż. Dzisiaj dekoltem za dużo się nie zajmuję, natomiast oczywiście chcę podkreślić kości obojczyka i szyję. Maluję jeszcze sine żyły za pomocą niebieskiej farby Diamond Effects, którą zmieszałam z odrobiną fioletowego. Maluję je dosyć rozwodnioną farbą, co daje fajny efekt żyły schowanej pod skórą.
Wracam jeszcze na chwilę do oczu, przy samej linii rzęs przyciemniam jeszcze czarnym cieniem. Usta maluję bordową, taką mocno wyrazistą pomadką. Nie chcę, żeby były wyraźnie zarysowane, dlatego używam do tego palca. Przycieniam jeszcze odrobinę, nakładając ten sam wiśniowy cień, który jest na powiekach. Usta mają sprawiać wrażenie nabiegłych krwią, albo po prostu takich, które właśnie wgryzły się w jakiś smaczny kąsek. Zębiska wykonałam z plastiku polimorficznego, który ostatnio wałkuję na wszystkie strony i robię z niego wszystko. Nie są idealne, troszkę wypadają, ale na zdjęciach wyglądają fajnie. Z krwią nie przesadzam, bo nie jest to clue całego wzoru, tylko niewielki dodatek. Najpierw stróżka krwi czerwoną farbą, a teraz trochę gęstej, zastygłej już krwi. I nie pozostaje nic innego, jak tylko wyjść na miasto i straszyć ludzi. Dzięki za uwagę, już dzisiaj zapraszam Was na następne wzory z serii halloweenowej. Do zobaczenia jutro, buźka!